Witamy w świecie Dacji. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszam do obejrzenia prezentacji nowej Dacji Sandero. Prezentacja Dacji Sandero podzielona jest na trzy części. Widok zewnętrzny, widok wewnętrzny oraz Dacia Sandero i Sandero Stepway na jednym planie. Spójrzcie, jakie są Wasze pierwsze wrażenia? Według mnie wygląda zawodowo i elegancko. Masywna maska z przetłoczeniami, światła LED-owe w kształcie litery Y, takie trochę gniewne, i te przetłoczenia na nadkolach. Ciekawe, jakie są Wasze wrażenia? Piszcie w komentarzach. Widok z przodu. Właśnie taki gniew widzę w tych światłach, w tej masce. Duże logo Dacia z przodu, żeby nie było pomyłki z inną marką. Widok z boku, auto segmentu B. Nie da się tego pominąć. Z tyłu samochód przypomina mi jakiś inny model, sam nie wiem jaki. Podpowiedzcie mi w komentarzach. Światła LED-owe do jazdy dziennej. Producent zapowiada też, że światła LED-owe mijania będą w każdej wersji wyposażenia. Także to jest duża, duża nowość. I języczek uwagi, taki smaczek, Dacia w kloszu reflektorów przednich. I oczywiście światła tylne w tak zwaną jodełkę, jak to nazwałem, też ponoć będą w technologii LED. Klamki. Narzekaliście na wcześniejsze klamki, że są zbyt delikatne. Tutaj już mamy takie bardziej masywne. Nowe koła w Sandero będą o rozmiarze 15 oraz 16 cali. Pojemność bagażnika w nowym Sandero zwiększy się o 18 litrów. I widok wnętrza. Pierwszy luk, kierownica, jak zwykle fajna. O, i oto kierownica. Spójrzcie na zegary. Czarne pole, białe napisy, białe cyfry. Stonowana elegancja. O, i tutaj mamy pokazany nowy system z możliwością umiejscowienia tam smartfona oraz obsługi radia oraz niektórych funkcji samochodu właśnie z darmowej aplikacji smartfonowej. Będzie się to nazywało Media Control. Z pozycji kierownicy będziemy sterowali radiem oraz funkcjami telefonu oraz innych. Ciekawe, jak to będzie w praktyce. I rzut ogólny. Na co zwracam uwagę? Na nowe dysze nawiewów oraz, to za chwilę zobaczymy, klimatyzacja automatyczna, taka sama jak w Dusterze, czyli bardzo, bardzo elegancka. Nie wiem, czy tutaj dostrzegacie sześciobiegowa skrzynia biegów. To, co pisaliście, że fajnie, żeby było, w Dacia Sandero, nowej Dacia Sandero już mamy. Media Control. Ciekawe, jak to będzie w praktyce. Fotele, wydawałoby się, że to są fotele z Dustera, ale z tego, co pisze producent, są to nowe fotele o wzmocnionej konstrukcji. Mam nadzieję, że samo siedzisko będzie nieco dłuższe, bo jak dla mnie było nieco za krótkie. Zagłówki, nowe zagłówki, one chyba są z Clio 5. Tylna kanapa, już wyraźnie wyprofilowane siedzenia, skrajne siedzenia, zapewne będzie lepszy komfort jazdy na tych siedzeniach. Sterowanie lusterkami, szybami już znalazło się na drzwiach i coś, co budzi moje duże kontrowersje, automatyczny hamulec postojowy. A teraz mamy Sandero oraz Sandero Stepway na jednym planie. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Zapraszam na następny film.